że to, co jest niezwykłe, że przyjeżdżają największe nazwiska świata, a na planie są skromni, normalni ludzie. Tak. Miałeś tak? Coś takiego? Tak, to prawda. A też byłeś taki skromny wobec nich? Też, ale... Chciałbym sprawdzić jedną rzecz, bo jeden z twoich kumpli amerykańskich powiedział mi, że ty podobno, jak się przygotowałeś do tej roli, to nauczyłeś się dialogów z filmu Wall Street. Jak, nie, to było Leonardo DiCaprio. Ale to było tak, że... Nie, DiCaprio. DiCaprio. Ale kiedyś się tego nauczyłem, jak miałem 18 lat, uczyłem się po angielsku. Sprawdźmy to. Ja mam fragment, mamy ten fragment? Tylko u nas, specjalnie na naszą prośbę, Leonardo DiCaprio zacznie, a Head to skończy. Zobaczmy fragment. Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I've been a rich man and I've been a poor man and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems in the back of a limo, wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. And you? No? Dawaj zegarek. No? And a fucking $10,000 gold watch. And if you think I'm crazy, get the fuck out of here and get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. Co było dalej? Yes? See those little black boxes in front of you? Yeah. It's called a telephone. Yeah. Now I'm gonna let you in on a little secret about this telephone. It's not gonna dial itself. Okay? Okay. Without you, it's just a worthless hank of plastic. It's like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. So it's the action of you, a highly trained Strattonite, a killer who will not take no for an answer, a killer who will not hang up the phone until his client either buys or fucking dies. Yeah!